Jeszcze... Jobanys! Cześć, witajcie. Z tej strony Huśek, witam was w kolejnym odcinku Minecraft Solo, czyli Huśbox 3. I słuchajcie, mam sobie zbrójkę. Co dzisiaj w odcinku? Dzisiaj w odcinku będę chciał udać się do jakiejś najlepiej kopalni takiej, wiecie, minecraftowo, typowo minecraftowej i pozbierać sobie spawnery pajajonków, tych pajajonków małych, trujących, ponieważ będą mi one potrzebne do stworzenia ekspiarki później. Ekspiarkę, raczej model ekspiarki i projekt tej ekspiarki podeślecie mi wy. Także dzięki wszystkim osobom, które mi podeślą, także możecie mi wysyłać. A tak na poważnie, to jakieś tam ekspiarki już mam, kilka rodzajów, ale jeżeli ktoś ma jakąś fajną, sprawdzoną, to też nie pogardzę taką ekspiareczką u siebie. Co jeszcze ważnego dzisiaj w odcinku? Może przełączę już, o, normalny widok. Co jeszcze dzisiaj w odcinku? Odnośnie paczki, pytacie, Huśku, kiedy... O, pajajank, o wilku mowa. Huśku, kiedy udostępnisz paczkę? Ano, Huśek udostępni paczkę może i jutro. Teraz to będzie zależeć troszeczkę od was. Zaraz wam pokażę, co tutaj się zmieniło. Będzie to troszeczkę zależeć od was. Ano dlaczego? Ponieważ wiecie, wy czasami chcecie coś ode mnie, czyli tą paczkę i tak dalej. Ja przeważnie od was nic nie brałem. Ktoś mi ostatnio napisał: Huśku, zrób paczkę za opłaty za SMS-a 2,50 i heja, nie? I niech sobie będą pobierać. No bez przesady. Po pierwsze na paczce, no kto by... Znaczy może fakt, może by się znalazło sobie, które by płaciły za tą paczkę i tak dalej, no ale... No nie, no bez przesady, no nie będę aż tak robił, no bo to jest jakieś takie... No niezbyt, no, przynajmniej mi się to nie podoba, może kilku innych youtuberów by tak zrobiło, ja tak na pewno nie zrobię. Ale zrobimy w pewien sposób. Pod tym filmikiem zrobimy mały challenge. Zazwyczaj tego nie robię, ponieważ uważam, że to jest takie niezbyt fair. Ale stwierdziłem, że raz mogę coś zrobić poza swoje takie przekonanie. Więc pod tym odcinkiem dobijemy do 6000 łap w górę. I paczka jutro będzie około godziny 12 do pobrania dla wszystkich. Jeżeli ktoś nie będzie mógł pobrać z fanpage'a, to będzie gdzieś na pewno udostępniona jeszcze dalej. Ja też ten adres wtedy podam tutaj w tym opisie tego filmu i każdy sobie będzie mógł pobrać. Tak jak mówię, zazwyczaj nie robię czegoś takiego, dobijmy do x pierdyliarda łapek, ale z uwagi, że ta paczka, tą paczkę chcecie, a ja nie mam kompletnie pomysłu, co mogę od was za to chcieć, bo też przecież no, nie ma nic za darmo, nie? Znaczy możemy się umówić inaczej. Tak. Parę litrów czarnej wody też by było, nie? No ale biorę to pod uwagę, że jednak nie wszyscy mogą mi tą czarną wodę wysłać, więc zostanę na tych biednych łapkach. Fakt, łapek nie wymienię na czarną wodę, ale jakoś ładnie będzie wyglądać. Także postanowiłem mieć 6000 to myślę nie jest dużo. Dacie radę, to udostępnimy ją jutro, tak gdzieś koło południa. Jeżeli nie będzie tam jutro do południa, to wszystko się przeciągnie do na przykład poniedziałku, ale na pewno ta paczuszka do was trafi, także myślę, że warto. Dobra, słuchajcie, co dzisiaj w odcinku? Tak jak mówiłem, te spawnery, oczywiście zrobiłem sobie klucz, bo dodałem do paczki Dartcrafta, którego w zasadzie nie było i to się zdziwiłem, czemu nie ma, więc zapisałem do Multibrusa i mówiłem Multi, kurde, słuchaj, nie ma Dartcrafta, nie, ja sobie nie pozbieram kluczy, nie? Znaczy, nie pozbieram sobie kluczem spawnerów. Ale to już dawno nie ma. No i musiałem sobie dodać. Tutaj oczywiście zrobiłem sobie, nie wiem czy widzieliście, osoby na live może widziały, zrobiłem sobie pojemnik na expa. Tutaj jest ściekowa, taka wiecie, ścieki. No widzicie, jak sobie nabiję na tam powiedzmy 10 level, staję sobie na klatce, ten wszyscy cały brud ze mnie spływa. Spłynęło, no i później przyciągam dźwignię. Wypompowuję. Wypompowałem, wyłączam i mój exp sobie tutaj leży. Tutaj z Mają zrobiliśmy Lily Seeds. Dokładnie testowaliśmy, na czym będzie rosnąć. Rośnie na wszystkim, czy z wodą, czy bez wody, czy na częściach z piramidy. Wszystko rośnie. Tylko rośnie, to powiem wam szczerze, te perły cholernie
powoli, to rośnie i rośnie i rośnie i to już kurwa wyrosnąć, znaczy kurde, wyrosnąć nie może, no ale powoli, powoli, już 57, au, au, what the fuck? A, to już na tych większych, jak jest 57, to jeszcze mnie zabija. No, także to sobie powoli rośnie. Czemu tutaj? A no tak. Dobra. Pokażę wam kolejne pomieszczenie. Oko pająka. Tutaj wam jeszcze pokażę jedną rzecz, jaką sobie zrobiłem. Tylko nie do końca mi to zebrało te wszystkie dane, ale... Ale da się coś takiego zrobić. To jest mapka. Dokładnie taka. Z Open Blocks. Jest taki kartograf, który lata za wami i zbiera dane do mapy. Takie sobie to jest. Znaczy mapka ogólnie jak się ją pozbiera tak dokładniej, to fajnie wygląda, ale mało użyteczne. Zrobiłem, bo byłem po prostu ciekawy. Dalej. A właśnie, zrobiłem sobie jeszcze łuk. Unbreaking Infinity Power 5. I zwykły łuk, który miał być dla Maja, ale Maja wczoraj robiła co innego, no i tak wyszło. Oj. Przebudowałem też tutaj to pomieszczenie, zrobiłem ender tanki, tutaj nie wiem, kurczę, czemu mi się woda pobrała, miał być ten olej. I ten olej trzeba będzie to wszystko jeszcze ogarnąć. Tutaj mamy lawę, ten połączony jest z tamtym, ten jest połączony z tym. Tutaj jeszcze tam walniemy, że ogólnie to chyba przeniosę. Jeszcze inaczej to zrobię to ogólnie, bo coś mi nie pasuje. Tutaj się oczywiście nic nie zmieniło, to mi się tylko ładowało moje super ekstra narzędzie, które się w zasadzie naładowało, ale nie do pełna, ale myślę, że wystarczy. No i tutaj pomieszczenie na ender tanki, Boże. Na dynamic tanki, tak, tutaj mamy dynamic tank z lawą. Niestety tej lawy tutaj nie widać. Już wam powiem dlaczego. No dlatego, że mam Optifine'a. Dynamic Tank nie za bardzo lubi się z Optifine'em. Jeżeli usunąłem Optifine'a, lawa była, świetnie, fajnie wszystko świeciło. I w ogóle dodajmy Optifine'a i huhu, po prostu nie ma. Znaczy jest, ale nie ma. Jest taka, wiecie, oszukuje nas. No ale no nic na razie nie zrobię, no nie pozwolę sobie usunąć Optifine'a tylko po to, żeby widzieć lawę. Wiem, że ta lawa jest tutaj, po prostu zamontuję tu tabliczkę później, że lawa, ropa, woda i tak dalej, nie? Coś tu odłączyłem, ale dobra. Tutaj mam pomieszczenie takie robocze na razie. Widzicie, są rurki. Tutaj też będą takie malutkie ender tanki chyba. Albo tanki z buildcrafta, coś takiego. Do przesyłania do tych większych, taki malutka rozdzielnia, o. Ale to w przyszłości. Okej. W ogóle ile mam żarcia? Mam to, żelazo sobie mogę zostawić. Czekajcie momentu. Daj to. Dobra. Tylko sobie pasuje zrobić ten magazyn. Dobra. Tutaj Maja. O, jeszcze deszcz pada. Tutaj Maja, a nie. Dobra, tam Maja zrobiła. O! Tam Maja zrobiła mostek taki malutki. Kretol. Wiecie, mamy mostek, możemy sobie już normalnie świetnie przejść. Także plus. Mamy robotę. Dobra, wiecie co, jeszcze jestem, miałem już iść, ale jeszcze jedną sprawę chcę poruszyć, a raczej sprawdzić, czy śmiga, a mianowicie taką, czy zbrójkę z obsydianu da się wyprać w pralce. Bo jak widzicie, mam już ją troszeczkę podniszczoną. Oczywiście nie mam cholera. Mam wungla. Wungiel muszę wziąć. Ale wungla ostatnio wybitnie dużo wykopałem. Czyli 9 wystarczy. Kubek kawy mam.
jakby ktoś chciał, to się mogę podzielić kubkiem kawy. Okej, okay, panie i panowie, zaraz sprawdzimy na przykładzie tego hełmofonu. Okej. Okay. Wiemy, że nie działa. Ale jeszcze możemy spróbować ewentualnie kowadłem. Anvil, nie? Anvil. Czy te? Okej. No to może znowu żelazo. Żelazo. No, dobra. Jeden blok. Mamy mieć trzy bloki. Mam trzy bloki. Daję to do góry. Pytanko, czy ja mam w ogóle? A mam. A gdzie? Co ty? What the fuck? Tutaj. Nam. Dobra, zjadłem. Fuck. No i dupa. Nie mogę tego naprawić. To co, jak to stracę tą zbrójkę, to. To będę musiał nowo robić? Średnio, powiem wam, średnio i to cholernie średnio. No ale cóż, widocznie tak jest to zrobione. No chyba, że macie jakieś inne pomysły, jak mogę naprawić tą zbrójkę, to piszcie w komentarzach. I w ogóle, dobra. Crossbow. Zajebista rzecz, powiem wam. Pyk, zakładam sobie strzałę. Naciągam. Patrzcie. Jebut. Za jednym zamachem. Dobra, mam mieczyk. Teraz pytanko, gdzie będzie pieprzona kopalnia? Kozy? Kozy mnie nie interesują. No, come on. Dobra, no cóż, będę musiał poszukać w takim razie tej kopalni. Honganko, nie wiem czym jest Honganko. No Honganko chyba jest... Znaczy, nie wiem czym jest Honganko. Nie wiem czym jest określenie tutaj na mapie Honganko, nie pamiętam. Ale to była chyba jakaś jaskinia. Z tego... Co dobrze pamiętam. To była chyba jaskinia i tam nie było raczej jakichś większych kopalni. Ale potrzebujemy tą standardową kopalnię minecraftową. Światło. Popatrzmy tutaj, ale jak widać chyba możemy zejść troszeczkę niżej jeszcze. Zaraz zobaczymy. No tutaj wam powiem, jak pysk strzelił, ani jednej kopalni na horyzoncie, więc okej, okay, możemy się tutaj wydostać. Ewentualnie, no pewnie będę zaraz szukał tej kopalni gdzieś. Gdzieś na pewno zajdę. Zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, mam jeden spawner, na pewno jest to jeden spawner. Pajająków, bo słychać. O, dokładnie. O ten spawner mi chodzi. Jobany. Safari. Stawo w traveling. Okej. Okay. Dobra, to przynajmniej jeden spawner mam. Takich spawnerów potrzebuję ze 4.
ma. Zadertuję, żeby to jednak jakoś w miarę normalnie wyglądało. Okej. No dobra, no to idę sobie szukać dalej. Okej, okay, na razie jeszcze nie znalazłem cave'a z tą właśnie kopalnią, ale mamy tutaj drzewo i mamy Battle Tower. W Battle Tower też lubią czasami być te spawnery. Tutaj na pewno będzie, bo są pajęczyny. O, widzicie? Tararararara. Tu już będę miał dwa. Yeah. Cove Grow. To jest dobre. Electric Steel, Tinning Rod, ok. Copper, ok. Dobrze. Dobra, czyli mamy dwa Cave Spidery. Może nawet nie będę potrzebował iść do tego. Hello. O, no patrz jak pysk strzelił. Yeah. O kurw! Mamy 4, zajebiście. Tylko kuźwa, tam coś jest. No. Jobaka syberyjska. Tylko tam coś kurka jest. Storm, Gusty, to ty mi tak pacałeś tutaj, a zginiesz. A jednak zginąłeś. Cave Spider, czemu to się zastakowało się? Cave Spider, czyli po dwa. Dobra, mamy 4, to wystarczająco. Hello. Co ty, mały? Chodzisz tu. Popieprzyło go czarnym pieprzem. Dobra, tu jest jeszcze jeden ulepszony pajajajong. Witcherowy. No więcej was matka nie miała. Czy mnie tu kurde. A pójdziesz mi z to, patrz. Widzisz go? Taki malutki, kurde. Aaaa, jeszcze, jobanys, kurde. Gdzie mi to ładzi? Kurde. Jeszcze go, kurde, nie. A gdzie? Nie ma. Nitki. Hello. Gdzie tu łazisz, mały? Dobra. Tych już nie będę potrzebować. Gówno tutaj jest. Hello. Umrzyj. Się tam ich kokoś, ja pierdzielę. Hello. Jeszcze jeden ul... Fuck you. Zjem za hamburgera. A jednak nie. Mały zgnojku, kurde, gdzie widzisz tu? Jakieś pościgi robił. Hello! Dobij was! Więcej was. Kurde. No, pieprzony macz w dupę! Jeszcze mi tu zgasił światło. Fucking shit. Co mnie tutaj paca? Opieprzone. A tam się naparzają, patrz, widzisz go? Jobany szakible.
Zabiłem cię. Chyba się zaraz pociągnę, cholera. No więcej, więcej, więcej was tu, kurde. I z nimi trzeba się tak rozprawić. O, ten jeszcze mnie oszukuje, kurde, pieprzony kastowe gówno. I w ogóle endermanowe. Cholera, ten shit. Poczekam sobie, aż troszeczkę się moje życie regenerennie. Nie potrzebuję, na cholerę mi tej jagody. Weź tam. Już schodzą i niszczą tylko te pochodnie. No, szybciej, 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 szybciej. O cholera, kurwa. O! Pierwsze to... Fucking shit. Walcie się dalej, kurde, ja mam mało życia. Nie, tak. Tak, to nie będzie. Pieprzę to, nie? Bo tu jednak zginąć... Ja mam spawnery. Spawnery są zbyt ważne. A kurde, 55 życia, jeszcze się regeneruje. Nie trafiłem w niego. Ale przynajmniej trafię w dzika. No i po dziku. Baby hungry zombie. Jesteś głodny? Oj, jak mi przykro. Gówno mi tu zrobicie. Patrz, jabłogo. Ale rano. Tych sobie tych to spokojnie pociśniemy. Ender Blast. Oh fuck. Oh shit, zombie! Znaczy, zombie to raz, ale dwa to, to gdzieś wilkołaka słyszałem. Już. Teleport się, kurde. Bo jak ja cię zastrzelę. Hup. Mam ochotę tam wbić jeszcze dalej. Ale czy to jest opłacalne? Oh fuck. Na. Dobra, wejdźmy jeszcze raz. Skopijmy jeszcze raz tyłki. Zjem sobie ziemniaczka, a co mi tam? Zjadłem sobie ziemniaczka. A wy lubicie ziemniaczki? Czy ten wilkołak jest tutaj? No ja też mam takie... dziwaczne wrażenie. Że chyba tak. I jobany! Szakible! Cholera. Tyle dyrtu w całym mieście. No, idziesz tam? Cio. Aż fuck!
No, 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 no. Jeszcze drugą sobakę trzeba zabić, ale on tutaj kurde jest żywotny, proszę państwa. Normalnie, by się Szpakowski teraz przydał do komentowania tego. On ma 37-36. Ja jeszcze jestem w miarę żywotny, zbroja mnie broni. Normalnie 20. Walę go po prostu z tego miecza, bo nie szacuję, bo i tak. Ja pierdykam! I tak po jednym. A jakim sposobem on ma znowu? Heniek, ty zgłupiałeś chyba. Dobrze, naparzają się teraz. Mogę to wykorzystać trochę. Gdzie to jest? Kurde! Wypierdalać stąd! Au! Jaram się! Ej! Złodzieju! Mój mieczyk! Ej! No! No! O! Holy crap! Hehehe, debil. Hello! A więcej was nie miała matka tutaj. Ja pierdykam. Job twoja mać. Normalnie job twoja mać. Quicksand co? Gdzie mi tu wchodzisz, kuźwa? Gdzie? Jak cię zaraz patrzę tu normalnie? Kurde. Idź mi nawet, co nie denerwuje mnie. Ty też, mały, spieprzaj głodzie. A to jest złote jabłko. Złote jabłko. No kolejny kuźwa, co jest z wami nie tak dzisiaj? Oh my god, no to mam przejobane. Aha, tak. Cheaty muszę włączyć. Nie! Yeah. O cholerę mi to. Kurwa, patrzcie jak moja zbrójka ucierpiała. 15 level. Złodzieje pieprzone. Gadzie jeden. Nawet nie podchodź. Holender, ale widzieliście to normalnie? Widzieliście to? Jak mnie zciachał? Na raz! Czemu są tych? O, to w tej... Czekaj. O, to się może przydać. To zostawię, bo sobie mogę zmaceratorować zawsze. Chociaż nie, to... O, to... kurde, pieprzony zamiak. Harasio. Weź, nawet nie denerwuj. Botki. Nie wiem co to... O! Hmm.
to nie jest przypadkiem ta ten battle tower, na którym ostatnio na live'ie po prostu niego wskoczyłem, chyba tak. Nie. To nie było bossa, no to kurde, ja się tak męczę i w ogóle, a tu nie ma bossa. Fucking shit. Okej, no to nic. Dobra, słuchajcie, ja 4 4 4 4, ten jest opuszczony spawner, bo nie ma tego modu już, ale zamki są. Ja mam 4 spawnery case spiderów. Więc w zupełności mi to wystarczy. Dobra, wiesz co, ja się nie będę przeszmęczył. Domek, TP. A czekajcie, bo... what the fuck, wiszę. No, ej. What the fuck, nie, normalnie wciągło coś. Dobra, mogę sobie wejść do domku i będzie git. Hops. Yeah. Level przemagazynujemy. Yeah. Na 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 na. Jest dobrze. Okej, git. O, patrzcie, perła coś zaczyna robić, wow! Dobra, nice. Okej, mamy 4 spawnery, tak jak mówiłem, tak jak chciałem, i to będzie na ekspiarkę. Ekspiarkę nie wiem, czy zbuduję gdzieś na zewnątrz, czy gdzieś tutaj. Być może gdzieś na zewnątrz, zobaczymy. Zależy, jaki ten projekt w końcu wybiorę. Oczywiście, jeżeli ktoś ma z was jakiś projekt, to też możecie wysłać. I bardzo chętnie sobie przyjmę. Dobra, słuchajcie, to na dzisiaj wszystko. Dzięki wam oczywiście za uwagę. Oczywiście przypominam, że paczuszka do pobrania prawdopodobnie będzie jutro. Challenge jest taki, że dobijamy 6000 łapek pod filmem. Myślę, że to nie jest dużo, więc spokojnie, myślę, dacie radę. No i cóż, chyba to wszystko. Oczywiście solo będzie już we wtorek normalnie, bo ostatnio nie było, teraz we wtorek będzie. W poniedziałek może zrobimy jakoś live'ika z otwarcia serwera Huśboxa, prawdopodobnie tak się wyrobię. No ale to we wszystkim będę informował na fanpage'u. Oczywiście fanpage'a macie w opisie filmu, jeżeli ktoś nie lajkuje jeszcze, to też zachęcam. Jeżeli ktoś chce być na bieżąco, na przykład z jakimiś tam pierdołkami, to zachęcam też do zafollowania mnie na Twitchu oraz na moim Instagramie, gdzie macie też to w opisie, więc tam czasami też coś fajnego wrzucam. Także cóż, dzięki wam dzisiaj za uwagę, do następnego razu, trzymajcie się, no i pa pa!